prosił z całym szacunkiem do Pana, żeby Pan mi nie odbierał, jakie tematy ja mogę poruszać na Komisji Zdrowia, bo przypominam Panu, że ja jestem też radnym powiatu lubelskiego. Starostą wybranym z Rady Powiatu, ale przede wszystkim jestem radnym powiatu lubelskiego. I to jest moje prawo radnego powiatu lubelskiego zabierać głos członkiem komisji, zabierać głos i rozmawiać o tematach służby zdrowia, nawet w szerszym pojęciu. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, w której fragmencie wypowiedzi Pan zauważył, że ja nie widzę z czegoś problemu. Inną kwestią jest problem zwalniających się lekarzy w kontekście pracy oddziału. Ja powiedziałem tylko, że ja nie jestem w stanie i nie mam takiego prawa, żeby zmusić lekarzy do podejmowania pracy w naszym szpitalu. Ja tylko mogę prosić i robić wszystko wspólnie z zarządem Powiatowego Centrum Zdrowia, bo on zarządza bezpośrednio spółką, żeby ten szpital czy oddział funkcjonował. Natomiast nie mogę wymagać od kogoś, kto ma prawo i chce skorzystać z urlopu tacierzyńskiego, żeby na ten urlop nie poszedł. I tylko tyle i aż tyle, że nie powiedziałem w żadnym sobie słowie, że nie widzę problemu z tej sytuacji. Natomiast jeżeli Państwo mówicie tak szeroko o bezpieczeństwu pacjentów, które też mi na nim zależy, to Pani Prezes Barańska odpowiedziała, dlaczego dzisiaj lekarzy nie ma, bo bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze. Dlatego nie ma pracowników, ale pracownik miał prawo pójść na urlop za zgodą pracodawcy i mógł przyjść na to spotkanie. Dziękuję. Panie Starosto, chodzi o to, że spotkaliśmy się tutaj w celu omówienia sytuacji w naszym szpitalu powiatowym, w naszym PCZ-cie. Więc przekierowywanie tematów, tutaj jeszcze Pan zaczął odpytywać jeszcze zaproszonych gości z tematów, które są tylko bardzo luźno związane z... Sygnalizowano. Oczywiście. Zweryfikować to. Może w sprawach różnych. Moja prośba nie była ani do Pana skierowana, tylko do Pani Przewodniczącej, żeby pilnowała, przynajmniej tak mi się wydaje, głównego tematu dzisiejszego spotkania. I myślę, że to chyba jest w porządku, tak? Druga sprawa jeszcze, jak Pan poruszył tutaj, że Pan nie mówił, że jest jakiś problem. Proszę Państwa, skoro Pani Prezes powiedziała, że zgadza się na odbycie, powiedzmy, na uczestnictwo lekarzy i pracowników w dniu 2 kwietnia, no to po co jest ten zakaz w tym piśmie, tak? Pani Prezes tak powiedziała. No, dla mnie to już jest jakiś tam problem, tak? Zakaz. Skoro lekarze zwracali się o możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu, no powiedzmy, podobnym. Pan prezes pracodawca, proszę kierować. Oczywiście, że Pan też jest pracodawcą, tak? Pani prezes tak, też. Pośrednim przełożonym jest Pani prezes. Pokazuje tylko te problemy, tak? Te problemy, które były poruszane. Więc o to chodzi, że Państwo mówią jakimś współgłosem, tak? Tak to wygląda. Mniej więcej prezentują Państwo mniej więcej tą samą stronę problemu, tak? Jako zarząd PCZ-u i organ zarządczy, tak? Więc dlatego się zwracam do Pana, tak? Bo my jesteśmy radą powiatu. Więc jeszcze raz pokazuję, że mój głos tylko był głosem porządkującym i pokazującym, proszę Państwa, jaka jest nasza rola komisji tutaj, Rady Powiatu i Rady Powiatu. Że naszym problemem nie jest to, co się dzieje w spółce pomiędzy prezesem a pracownikami. Natomiast to, co się tam dzieje, ma bezpośredni wpływ na sytuację pacjentów i to nas niepokoi, tak? Czyli rozwiązanie problemu zaniepokojonych pacjentów i nas powiedzmy jako wybranych, tak? przez mieszkańców powiatu lubelskiego, żeby te sprawy załatwiać, więc muszą dotykać... Oczywiście, muszą dotykać, ale proszę mnie nie przerwać, tak? Czyli muszą dotykać właśnie spraw wewnętrznych PCZ-u. Dlatego się spotykamy do tej czasie. Proszę, adwokat Pani Prezes. Panie Radny Piotrze Czambrowski, powiedziałam, że pracownicy w dniu 2 kwietnia złożyli wnioski o możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu. Natomiast była to określona grupa osób, pracowników, natomiast uczestniczyło w tym spotkaniu wiele osób, które nie złożyły takiego wniosku, a były w tym dniu w pracy. Więc porządkując sytuację dzisiejszą, taka dyspozycja wczoraj została wydana. Dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, proszę Państwa, ja o tej sytuacji dowiedziałem się właściwie na takim spotkaniu w niedzielę i od tej pory po prostu interweniuję i to cały czas jakby interweniował, to po prostu nie można zostawić. Uważam, że sytuacja nie jest taka jakaś trudna, tylko jest po prostu krytyczna. Ale żeby o tym mówić,
miałbym do pani taką prośbę. Jest tutaj pani prezes, może by pani zaapelowała, bo ja nie mogę, a żebyśmy to na chwilę troszeczkę odłożyli, bo chcemy rozmawiać profesjonalnie, aby tutaj ten pan generalnie, czy ordynator się mógł pojawić za zgodą pani prezes, pan Karasiński, żeby mógł tutaj przyjść, ponieważ oni to, co mówili, tutaj pani tylko wie, pan starosta, teraz oni muszą to po prostu powiedzieć profesjonalnie, żebyśmy my, państwo przede wszystkim jako radni, czy radni tak samo gminy są tutaj głęboko zainteresowani, żeby mogli usłyszeć pełną merytoryczną wiedzę dotyczącą. Bo tak naprawdę to dzisiaj, jak słyszę, to wygląda to tak, jakby było głaskanie łysego i wymawianie mu, że ma głosy. No to tak będzie tak troszeczkę nieprofesjonalnie wyglądało. Poprośmy panią przewodniczącą, jeśli pani jest zgodna, jeśli pozwoliła dwa dni temu im przyjść, niech przyjdą, niech wypowiedzą się krótko, parę minut i wtedy radni będą mieli i państwo będziecie mieli pełną wiadomość. Zgadzacie się państwo, pani prezes? Ja jestem. Nie, no to się wypowiadaliśmy. Pytanie jest, czy państwo mogą w ogóle teraz jeżeli pomóc? Jeżeli mogą, no to... Ale jeżeli dlatego pan starosta, może starosty się zwracamy, żeby poprosił panią prezes o zwolnienie dwóch lekarzy na czas... Chciałam się tego zakazu. Tak. Chciałam się zwrócić właśnie do pana starosty, bo ja nie mam takiej mocy sprawczej. Czy wyraża zgodę, czy poprosi panią prezes, żeby ci dwaj lekarze tutaj się zjawili, przyszli, wytłumaczyli, jaka jest sprawa w Powiatowym Centrum Zdrowia. Bezpośrednim przełożonym państwa doktorów, wszystkich pracowników Służby Zdrowia w Powiatowym Centrum Zdrowia jest pani prezes Małgorzata Barańska. Ja nie mogę czegoś pani dyrektor, prezes nakazywać, dlatego, że gdyż tak jak pani prezes powiedziała, jest to normalny dzień pracy pracowników w szpitalu. I podejrzewam, że ci panowie nie siedzą teraz i kawę piją, tylko mają odpowiednie ważne zadania do wykonania. Ale prosimy o poproszenie, a nie o nakaz. Bo to zwrócenie się ja do tylko pani mówię, ja tylko mówię pani, jaka jest sytuacja z mojej strony, jakie są moje możliwości. Nie zamierzam zakłócać pracy Powiatowego Centrum Zdrowia, dlatego że będę działał wtedy na niekorzyścią na rzecz przeciwko pacjentom Lubelskiego Szpitala. Dziękuję, tyle mam do powiedzenia. Pani przewodnicząca, w związku z tym, że bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze, ja bardzo proszę, żeby pani Joanna Jędrzejczyk, przedstawiciel okręgowej, no bardzo proszę tak fachowo, okręgowej izby aplikacji, która również jest odpowiedzialna za medykamenty w naszym szpitalu. Czy było takie zagrożenie, czy jest wszystko tak, jak powinno być, jeśli chodzi o zabezpieczenie medyczne leków w Polsce? Proszę bardzo. Znaczy tak, proszę, udzielam głosu, bo znowu mi zwrócą uwagę, że nie trzymam się przepraszam. Rządzimy do dzisiaj. Czy ja mogę jedno zastrzeżenie zrobić? Bardzo proszę o wypowiadanie się odnośnie spółki z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstw. Dobrze, dziękuję. Mogę, tak? Nie, nie może pani mówić o spółce na takim forum. Jako zewnętrzny w jakiej pani zyskała pani informacje, gdzie pani pozyskała, pracując w tej, a nie innej firmie. Drodzy państwo, tworzycie precedensy. Czy mamy jakąś opinię prawną? Tworzycie precedensy. Poprosimy w takim razie prawnika, żeby wypowiedział się na nie. Tylko wypowiadam się w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu. Która przeprowadzi jakąś kontrolę w spółce? Na jakiej podstawie pani pozyskała te informacje? Która jest ogólnie zaniepokojona sytuacją służby zdrowia w Polsce. Może pani mówić o ogólnym charakterze informacji? O ogólnym, jak najbardziej. Czyli mamy to ustalone. Proszę jedna osoba. Zwracam się, czy pani, która tu reprezentuje Okręgową Izbę Aptekarską i będzie się wypowiadała w tej chwili na temat zabezpieczenia leki w spółce naszej, czy będzie zdradzała tajemnicę spółki?
będąc kierownikiem apteki. Wiecie Państwo, no ja tak ok, takich opinii nie będę tutaj wydawał, no bo ja w ogóle nie jestem teraz wtajemniczony w te sprawy i nie chcę tutaj też pominąć jakiegoś ważnego aspektu. To, co jest tajemnicą spółki, to wie doskonale pani prezes i to przedsiębiorca zarządzający zawsze decyduje co do zasady o tym, co jest tajemnicą spółki. To jest pojęcie płynne. Więc tak naprawdę ja tutaj nie będę przyjmował odpowiedzialności za panią aptekarz, czy panią przewodniczącą w takiej konkretnej sytuacji. No i nie chciałbym tutaj wyrazić jakiejś wiążącej opinii, absolutnie. Natomiast jeżeli strona zaopatrująca szpitalną aptekę, rozumiem, po jakiejś wynegocjowanej cenie, w ramach jakiegoś porozumienia, przyjmuje, że to jest ich tajemnica i to jest tajemnica szpitala, no to nie ma tutaj dyskusji żadnej, prawda, na ten temat. Jeżeli ktoś chce tą tajemnicę ujawnić, powstaną jakieś roszczenia pomiędzy później albo apteką, albo szpitalem, no to... To już jest zupełnie... Panie mecenasie, przepraszam, nie wejdę słowo. Jeżeli pani, która pracuje w aptece, udzieli informacji, czy jednych lekarz było za dużo, a drugich za mało, bez podawania nazwy, po prostu wyrazi swoją opinię co do stanu magazynowego apteki. Czy to będzie zdradzenie tajemnicy? Moja ocena tak. Państwa, to my tutaj w ogóle niepotrzebnie się spotykamy. Ja teraz ad hoc nie chcę rozumieć, rozumiem pani. Tak. No dochodzimy, proszę państwa, do absurdów. Pani prezes mówi, że rada nie ma prawa nic pytać, bo my nie jesteśmy pracodawcą. Pan starosta mówi, że nic nie może nakazać pani prezes. Tak naprawdę to zarząd jest i panem zgromadzeniem, i radą nadzorczą, i zgromadzeniem wspólników, i właścicielem, ale nie musi nic przed radnymi, bo nie musi, bo... Proszę jeszcze pytanie. Pana radnego, czy... Spróbujmy się czegoś dowiedzieć. Pani starosta, to jest takie pytanie. Czy jest panu wiadome, że czy w naszej spółce, w PCZ-cie, zostały podjęte działania, na przykład zmniejszające ilość zamykanych leków w porównaniu do tego, co do tej średniej, czy planów dotychczasowych? Przepraszam za mój język, nie jestem fachowcem akurat z tej dziedziny, no więc mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I druga część jeszcze pytania. Czy to ewentualne ograniczenie tych leków, czy jest elementem tego planu naprawczego, na który czekamy? Być może zarząd już jakieś zarysy planu naprawczego dostał. Czekamy już chyba trzeci miesiąc, tak, na plan naprawczy. Przypomnę jeszcze, że brak planu naprawczego, przepraszam, niezaakceptowanie planu naprawczego poprzedniej pani prezes był jednym z kilku powodów odwołania pani prezes z funkcji, tak? Przypomnę, że teraz też planu naprawczego jeszcze nie ma. Czyli trzy kwestie, czy jest plan naprawczy, czy ograniczone zostały jakieś zakupy lekowe, czy panu jest to wiadome, tak? Czy to jest czasem element tego planu? Tak, dziękuję bardzo. Proszę, czy pan starosta? Pierwsze, pan powiedział, że planu naprawczego nie ma. Ja już powiedziałem na jednej z sesji państwu, że w momencie powołania pani prezes Małgorzaty Barańskiej w dniu 7 stycznia został złożony plan naprawczy Powiatowego Centrum Zdrowia. Czyli ten plan naprawczy jest cały czas realizowany, natomiast w formie pisemnej dostaniecie go państwa, dostaniecie go państwo, myślę, w niedalekim czasie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o politykę lekową, to chciałem panu powiedzieć, że nic mi nie wiadomo o żadnych ograniczeniach, jeżeli chodzi o wszystkie zarządzenia dotyczące Powiatowego Centrum Zdrowia. Mamy od tego powołaną panią prezes i ona za wszystkie sprawy dotyczące spółki odpowiada. Mam wiedzę w tym temacie, że pani prezes, myślę, że działa zgodnie z literą prawa i nic w szpitalu, co jest potrzebne do hospitalizowania i leczenia pacjentów, nie powinno tego brakować. To są sprawy zarządcze pani prezes, jak sobie układa politykę kadrową, lekową i jak ma funkcjonować Powiatowe Centrum Zdrowia zgodnie z zasadami, jakie płatnik na nas nakłada, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo.
Czy jest pan zadowolony z funkcjonowania, z atmosfery? Teraz ja się zgłaszam. Tak, przepraszam, proszę bardzo. Proszę, radna Małgorzata Szczepańska. Ja jestem po prostu zszokowana. Jeszcze raz na chwilę wrócę do tej sesji sprzed 2 lat. Pani zdaje się, radna w tej chwili Olga Saś nie była na tej sesji w Gryfowie. To po 5 minutach tej sesji pan Celestyn Rakowski zarzuciłby wszystkich tutaj nas już pod wami i mielibyśmy zarzuty w jego mniemaniu. Wydaje mi się, że 50 minutę rozmawiamy, a tak w zasadzie nawet pół kroku do przodu. W związku z tym ja bym chciała zadać pytanie jedynej osobie, której tutaj można zadać pytanie, z którym się jakby z problemem zmierzamy. Pani doktor, czy ja mogę panią zapytać, bo ja nie zrozumiałam, jakie państwo macie oczekiwania w takim razie, bo tam pani zakończyła swoją wypowiedź takim zdaniem, że macie oczekiwania i żądacie, żeby je spełnić. To spełnienie to jest warunek sine qua non, żeby po prostu oddział dalej funkcjonował. Które to są te oczekiwania? Może pani nam powiedzieć? Czy mogę powiedzieć? Czy to, tak. Czy to nie będzie tajemnicą spółki? Proszę o odpowiedź. Oczekiwania nie mogą być przedstawione, bo my mamy zakaz udziału w tej komisji. No to w takim razie jakie jest uzasadnienie, żebyśmy my dzisiaj w takim oturażu z telewizją się spotykali? Co my tu mamy rozwiązać? Bo ja rozumiem, że pani doktor teraz by powiedziała i byśmy nad tym deliberowali. Żeby, tak jak pan radny Czembrowski mówi, dbać o dobro pacjentów. Bezpieczeństwo pacjentów, żeby było no ale my nie wiemy, o co chodzi. No ja na przykład nie wiem. A pytam wprost. Ja też nie wiem, jakie jest oczekiwanie lekarza. No to jest jakby tutaj jakby plus prawy. Pani doktor i jej wypowiedzenie. Teraz dlaczego? Co możemy zrobić, że pani doktor wycofała to wypowiedzenie? Ale... A pani nie może nam powiedzieć. Mogę powiedzieć. Ja mogę powiedzieć. Proszę, mogę na niego tak? Proszę. To nie jest mój indywidualny problem. To jest problem globalny wśród pracowników personelu medycznego, tak? To nie jest kwestia tylko tutaj. W naszym szpitalu. Tak. To nie jest kwestia oddziału wewnętrznego. To jest kwestia, to jest funkcjonowanie oddziału intensywnej terapii, poradni neurologicznej, oddziału chorób wewnętrznych, tak? Chodzi o brak współpracy i o takie zarządzanie pani prezes, które nas stawia w takiej sytuacji, że my się ocieramy o zarzuty prokuratorskie. I dlatego my zgłaszamy do państwa taką informację, że to jest tak niepokojące, że to zagraża naszej społeczności. I napisaliśmy takie pismo, złożyliśmy 15 marca, wpłynęło do sekretariatu, no i do tej pory nie mamy żadnej informacji zwrotnej. Co w związku z tym? Nasze oczekiwania są jasne. My nie wyobrażamy sobie dalszej współpracy z panią prezes. I to są jasne nasze oczekiwania. To teraz mamy w końcu. My nie możemy teraz powiedzieć, co go mamy, czy tutaj zakaz. Teraz gdyby ciężko mi też powiedzieć, co my możemy powiedzieć, co nie. My żeśmy napisali do zarządu pismo z konkretnymi zarzutami. I z każdym dniem pracy tych zarzutów jest więcej. Proszę mi uwierzyć. Proszę już nie odzywać. Właśnie to jest cel tej komisji, proszę państwa. My jesteśmy reprezentantami naszych mieszkańców, tak? Wobec, proszę państwa, takiego głosu, jak przed chwileczką usłyszeliśmy, to mamy się czegoś obawiać, czy nie? Ja uważam, że mamy, proszę państwa. Oddział wewnętrzny mnie się kojarzy z oddziałem, na który ja mogę trafić w każdej chwili. Może na OIO niekoniecznie, tak? Bo to już musiałbym. Ale tutaj, proszę państwa, to jest bezpieczeństwo każdego z nas. To jest najbliższy mojego miejsca zamieszkania szpital. No, a to jest nasz szpital powiatowy. Ja mówię teraz z punktu własnego jako mieszkańca, a jestem jeszcze reprezentantem. Dlatego, proszę państwa, my chcielibyśmy wiedzieć, co zarząd ma zamiar zrobić. Ja nie mówię, czy co zarząd ma zamiar zrobić z panią prezes. Co w ogóle zarząd ma zamiar zrobić? Czy w ogóle coś robi? Proszę państwa, pismo od 15 marca leży, tak? Tutaj mamy pismo z 20 marca. Czekamy na jakieś założenia planu naprawczego. Nic nie ma. To państwo się dziwią, że my chcemy się na komisji czegoś dowiedzieć? Jedna rzecz. Wie pani co, myślę, że moją rodzinę. Moją rodzinę i mieszkańców. Proszę sobie uzmysłowić jedną bardzo ważną rzecz. My tutaj, owszem, rozmawiamy o spółce z prawa handlowego, tylko że nie rozmawiamy o spółce produkcyjnej, nie rozmawiamy o jakiejś spółce handlowej, tylko mówimy tutaj o, no można powiedzieć, spółce, która ma za zadanie zabezpieczenie zdrowia i życia naszych mieszkańców. Nie jest tajemnicą, bo też jak wszyscy tutaj państwo siedzą, doskonale państwo wiedzą, że zarówno przepisy, które stanowi ustawodawca,
jeżeli chodzi w szczególności o przepisy prawa pracy, one też w pewnych sferach, w pewnych punktach wyłączają. Wyłączają lekarzy spod obowiązywania tych wszystkich sztywnych norm, którymi my jesteśmy obwarowani. To lekarze mogą pracować ponad normy, dlatego że doskonale ustawodawca zdaje sobie sprawę z tego, że lekarzy nie ma. To, co powiedziała pani radna Piotrowicz, to jest prawdą. Jeżeli dzisiaj my pozwolimy na to, żeby odeszli od nas lekarze, bardzo dobrzy lekarze, bo to są lekarze, którzy cieszą się bardzo dobrymi opiniami, to nie tylko w naszym powiecie, ale również opiniami w ościennych powiatach i oni z pocałowaniem ręki znajdą pracę zaraz. I teraz pytanie, kogo pani w tym momencie zwerbuje do pracy u nas? Ja się boję. Ja się boję, bo ja mam bardzo wielu znajomych lekarzy, ja wiem, jaka jest sytuacja w ogóle na rynku pracy. I powiem szczerze, że ja Bogu dziękuję za to, że pan Artur zakochał się w dziewczynie z Lwówka i postanowił tutaj spędzić swoje życie i realizować swoje pomysły zawodowe. Panie starosto, a propos tego, jak pan mówi, ja gratuluję panu zaufania, ale skoro jest pan w zarządzie, który ma stanowić pieczę nad szpitalem, rozumiem, że pan w pełni zaufał pani prezes i pan nie ma zamiaru kontrolować, co się dzieje. Tylko powiem już pełen szacun, bo to jest mega odwaga, zważywszy, że będąc, tak jak pan zdaje sobie sprawę, od organem nadzorującym, no również mogą pana spotkać za to konsekwencje. Mówi pan o tym, że rządzący chcą przerobić szpitale powiatowe w ZOL-e. Rozumiem, że pan chce w tym pomóc. Nie będzie interny, nie będzie chirurgii. Powiedziałem, jakie panu stwierdzenie. I pana to przeraziło. Przeraziło mnie. Więc proszę pana, proszę się nie dziwić, że społeczeństwo przeraża fakt, że nie będziemy mieć interny, zaraz nie będziemy mieć chirurgii, za chwileczkę nie będziemy mieć ginekologii, za chwileczkę nie będziemy mieli nic. Przychodni nie ma komu pracować. Powiem szczerze, jeżeli tutaj padło stwierdzenie, że pani Justyna rezygnuje również z pracy w przychodni, to powiem szczerze, że ja się boję, bo szukając neurologa, ja w grypowie neurologa na kasę chorych nie znalazłam. I jak tutaj siedzimy, może niektórzy poradzimy sobie i zapłacimy parę złotych za prywatne leczenie. Tylko my tutaj też jesteśmy po to i państwo szczególnie są po to, żeby bronić tych najsłabszych, najbiedniejszych, którzy nie mają na prywatne leczenie. A do tego chcą państwo nas wszystkich zmusić. Dlatego panie starosto, może proszę pamiętać, sobie nie można ufać, a akurat jeżeli pana, ale proszę pamiętać, że pana wyborcy wybrali po to, żeby pan strzegł naszych interesów. I warto by było zastanowić się, jeżeli ma pan za dużo spraw, bo tak też pan powiedział, że ma pan tyle spraw, że pan tego nie ogarnia, może warto złożyć urząd. No, ale wie pan, ma pan powiedział, że pan tak to powiedział, że pan ma tak wiele, że pan w tej sprawie się nie orientuje, a to jest moim zdaniem bardzo ważna sprawa. To może pan po prostu no, zrezygnuje z bycia członkiem zarządu i odda pan komuś, kto będzie miał czas się interesować, bo ja rozumiem, powiat ma problemy, na pewno ma pan bardzo dużo do roboty, ja tego nie neguję, ale w chwili obecnej, jeżeli prawdą jest to, co tutaj padło, co powiedziała pani prezes, że lekarze, o których mówimy, mają teraz tylko miesięczne wypowiedzenie, to ja się zaczęłam bać. I to jest tak, jeżeli ktoś jest rezydentem, no to dla niego, dla obstawy oddziału jest lekarzem, tak? Ale jak rezygnuje z pracy, to jest tylko rezydentem. To proszę państwa, no to o czym my mówimy? Poza tym ktoś zapomina o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tutaj pani prezes nie chce puścić lekarzy, bo są tacy potrzebni, tak? Ale ja uważam, że gdyby dzisiaj któryś z lekarzy, nie wiem, nie mam takiej wiedzy, ale to można było zapytać panią prezes, czy ma taki garnitur lekarzy, taką obstawę, że jak pan Karasiński czy pan tutaj mówiony, rzeczony Artur wzięliby dzisiaj urlopy, no to pytanie, czy byłaby obstawa na oddział? Czy też by się to, no czy kogoś by ktoś był w stanie załatwić na dyżur, bo też nie oszukujmy się, no dobrych lekarzy jest jak na lekarstwo. Naszych lekarzy zaraz ktoś chętnie weźmie. Tylko teraz pytanie, z kim my tutaj będziemy się musieli później ścierać? Z lekarzami, których nikt nie chce nigdzie? No właśnie. Proszę państwa, my sobie na to nie możemy pozwolić. My jesteśmy, no może jesteśmy mniejszą miejscowością, ale dookoła jak okiem sięgnąć, w każdym powiecie można urodzić. Tylko w naszym nie. Za chwileczkę jak okiem sięgnąć, w każdym powiecie będzie można pójść do chirurga, a my będziemy musieli jeździć, mimo że jesteśmy miastem powiatowym. A to państwa wybraliśmy, żeby państwo strzegli naszych interesów i żeby państwo sprawili, żeby w tym powiecie ludzie chcieli zostać, chcieli mieszkać,
chcieli płacić podatki, no ale za to, no to proszę Państwa, trzeba ich przede wszystkim leczyć i stworzyć im możliwości do tego, żeby mogli swoje potrzeby życiowe również zabezpieczyć na miejscu, a nie w konkurencyjnym powiecie bolesławieckim, gdzie się mają świetnie, w Zgorzeleckim, gdzie się mają super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak mówię, jest dzisiaj inspekcja pracy. Mam nadzieję, że oni też, bo takie też podejrzewam, że mają wytyczne, żeby patrzeć łagodniejszym okiem na szpitale, bo każdy doskonale wie, że tutaj jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Gdyby tak nie było, to by lekarze nie schodzili, prawda, w szpitalach po tylu dyżurach po to, żeby leczyć ludzi, bo tutaj doskonale wiemy, że nasi lekarze, oni się poświęcają. Dlaczego? Bo oni potem nas spotykają na zakupach, mijają się z nami w parku. To nie są lekarze, którzy gdzieś tam z kapelusza przyjadą, odbędą parę godzin i wyjadą. I czy Kowalski umrze, czy tam, prawda, skoczy mu ciśnienie, to już będzie sprawa tam niższej wagi. Dla tych ludzi to jest leczenie nie tylko rodziny, znajomych, no ale tak jak mówię, no chcieli się tutaj realizować, chcieli się tutaj rozwijać, proszę im to umożliwić. Proszę im to umożliwić. O to prosimy my, mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Sprowadziliśmy się tutaj, powiedziałam, słuchaj, naprawdę, tutaj też jest wszystko, tu się też da żyć, tu też będzie fajnie. I za chwileczkę zamkną nam szpital, za chwileczkę, jak zamkną szpital, to się ludzie wyprowadzą, jak się ludzie wyprowadzą, to szkoły pozamykają, jak pozamykają szkoły, to już można zamknąć wszystko. Dokładnie. Dziękuję. Pan prosił o niewyrywanie moich pojedynczych słów, zdania z kontekstu, bo ja nie to, że mam dużo obowiązków, ale nie użalam się nad tym i nie mówię, że sobie z tym nie radzę, po prostu no, staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej i nie ubolewam na tym, że tych obowiązków mam dużo. Wiedziałem, do czego się, za co się biorę i do czego się piszę, także tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Dlatego my kibicujemy bardzo mocno i mamy nadzieję, że pan naprawdę podoba. Po drugie, dalej będę powtarzał, odnosił się do tych słów moich z samego początku, że szanowni państwo, ja nie jestem w stanie zmusić tych panów lekarzy, którzy tutaj są i leczą, do pracy w naszym szpitalu. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby lekarze z całym szacunkiem ich wiedzy i doskonałości zarządzali szpitalem i powoływali prezesa. Tyle i aż tyle. Dziękuję. Pan może tego nie chcieć. Ale rynek pracy niestety jest taki, że to dzisiaj lekarze dyktują warunki, czy to się podoba komuś, czy nie. Koszty utrzymania oddziału internistycznego w tą chwilę i na ten to jest, proszę pana, na pewno tajemnica. Ale jak pan mi powie, to chętnie usłyszę. Dlatego nie powiem pani tego, tylko jak pani jest tak bardzo poznana, to bardzo proszę porozmawiać z panem i panią doktor z Wrocławia, ile kosztuje koszt utrzymania tych właśnie dwóch. Chciałem tylko zabrać głos, bo mam takie wrażenie, że cały czas odbiegamy od sedna tego tematu na tym zebraniu. Godzina czasu minęła, my w ogóle nie ruszyliśmy tematu tego, że za tydzień nie będzie obsady na oddziale internistycznym. Tu myślę, że pani prezes odpowie, czy już ma jakiś plan zaradczy, ewentualnie gdyby się okazało, że 15 pani doktor Szymarek nie wróci ze zwolnienia. Dwoje rezydentów jest w okresie jakby wypowiedzenia. Doktora Nachoreckiego nie będzie, więc nie będzie głównych lekarzy prowadzących oddział, więc w tym momencie oddział nie będzie funkcjonował. Czy tak się stanie? No w sumie no, jako mieszkańcy chcemy wiedzieć, czy 15 na przykład kwietnia nie będzie lekarzy na oddziale. To jest przede wszystkim i po to się tu spotkaliśmy, bo postulaty 2 kwietnia były lekarze jakby jasno określone i jeżeli ktoś na przykład można się zapewne do nagrań z 2 kwietnia, które były wszystkie te rozmowy prowadzone. Uważam, druga sprawa, Komisja Mona Zdrowia, nie wiem, nie jestem tutaj radnym, ale wydaje mi się, że równie dobrze można było przesłuchać przez 2 godziny to, co było powiedziane 2 kwietnia, żeby się cała Rada zaznajomiła i cała Komisja. I o 15 zebrać się z tymi osobami, które skończą pracę, są w ogóle, o nich rozmawiamy, więc oni powinni tutaj być i zabrać głos. I równie dobrze można było o te 2 godziny przełożyć spotkanie i żeby te osoby mogły się wypowiedzieć po pierwsze,
A po drugie, komisja miała czas na to, żeby przesłuchać całe sprawozdanie z 2 kwietnia, które uważam warto było przesłuchać, zanim się spotkaliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję. Dziękuję.